Co mogłoby powstrzymać kobietę od modlitwy na głos z innymi osobami, mężczyznami, jeśli nie jesteśmy w kontekście zgromadzeń? 1 Tymoteusza, 2 rozdział od 8 do 15 wersetu mówi nam, że modlitwa jest obowiązkiem mężczyzn, jeśli są obecni, a kobiety powinny zajmować bardziej powściągliwą pozycję. 1 Tymoteusza, 2 rozdział od 8 wersetu. Chcę tedy, aby się mężowie modlili na każdym miejscu, wznosząc czyste ręce bez gniewu i bez swaru, także i niewiasta, aby się ubiorem przyzwoitym ze wstydliwością i skromnością zdobiły, nie trefieniem, nie złotem, nie perłami, nie szatami kosztownymi, ale dobrymi uczynkami, jak przystoi na niewiasty, które się przyznają do pobożności. Niewiasta niech się uczy w milczeniu ze wszelką uległością, a niewieście nie pozwalam uczyć ani władzy mieć nad mężem, lecz aby była w milczeniu, bo Adam pierwszy stworzony, potem Ewa i Adam nie był zwiedziony, ale niewiasta, będąc zwiedziona, popadła w przestępstwo, lecz zbawiona będzie przez rodzenie dziatek, jeśli zostanie w wierze i w miłości i w świętobliwości ze skromnością. Oznacza to, że kobiety w obecności mężczyzn nie powinny prowadzić modlitwy w takim kontekście, ponieważ prowadzenie modlitwy w imieniu innych oznacza przyjęcie roli przywódcy, której Bóg nie przypisuje kobietom. Jak czytamy w 1 Tymoteusza 2:11, niewiasta niech się uczy w milczeniu ze wszelką uległością. Bóg wyraża swoją wolę i daje wskazówki. To mężczyźni powinni się modlić, czy istnieje potrzeba, aby dodatkowo Bóg stwierdzał, że kobiety nie powinny tego robić przy mężczyznach. Nie wierzymy w to. Bóg wyraził swoją wolę w sposób twierdzący i to powinno wystarczyć, abyśmy się do niej dostosowali. Modlitwa jest rolą pozytywnie przypisaną mężczyznom, o czym czytamy w 1 Tymoteusza 2:8. Chcę tedy, aby się mężowie modlili na każdym miejscu, wznosząc czyste ręce bez gniewu i bez swaru. I ma być wykonywana na każdym miejscu. Pokazuje to, że gdziekolwiek mężczyzna się znajduje, Bóg wyznacza mu tę rolę. W przeciwieństwie do tego 1 Tymoteusza 2:9 informuje nas, że kobiety nie są zachęcane do modlitwy, chociaż gdzie indziej naucza się nas, że modlitwa jest czymś naturalnym, normalnym dla siostry. 1 Tymoteusza 2:9. Także i niewiasty, aby się ubiorem przyzwoitym ze wstydliwością i skromnością zdobiły, nie trefieniem, nie złotem, nie perłami, nie szatami kosztownymi. Siostra nie powinna tego robić w obecności mężczyzny, ponieważ wiązałoby się to z robieniem tego w imieniu tych, którzy przyłączają się do modlitwy, co oznacza rolę przywódcy. Ta rola przywódcza jest przeznaczona dla mężczyzn, a nie dla kobiet, które są powołane do bycia bardziej powściągliwymi w ciszy. Poza zebraniami, jeśli kobieta zachowuje dyskrecję i powściągliwość, nic nie stoi na przeszkodzie, aby przemawiała, zadawała pytania lub dyskutowała o Panu. Nie powinna jednak nauczać ani sprawować władzy nad mężczyznami. I to odniesienie biblijne 1 Tymoteusza 2 od 8 do 15 przed chwilką czytałem.